Cześć wszystkim, witam was w 21 odcinku Zdymanie Kowalza Quaffa do Lamp Eternal Edition. Zostały nam trzy postacie do zrobienia hard moda: Isaac, FK oraz A dzisiaj zagramy... Magdalenę już graliśmy. No dobra, będę chciała parę razy przelosować pewnie, żeby w końcu wyszła postać, na której nam zależy. O, Isaac. Dobra, spoko. Nie, bo Isaaciem miałem zagrać późno. Raczej jako jedno z ostatnich postaci. Ale można trochę szybciej. Nie trzeba czekać wcale. Można trochę szybciej zagrać Isaaciem, mieć go z głowy. Znaczy, głównie chodzi o tą całą kostkę, którą on trzyma. Wydaje mi się, że to będzie postać, którą szatana będzie robić. Ponieważ dzięki tej kostce właśnie, no, można losować przedmioty. Ale na tym mi będzie bardzo zależało w ostatniej fazie. Ponieważ kiedy już przejdziemy tą grę ileś tam razy, oj, to będzie taki moment, że trzeba będzie pozdobywać przedmioty różne. No i co nie jest łatwiejsze do zdobywania przedmiotów niż kostka, która je przelosowuje, nie? No ale spoko, i tak Isaaciem też trzeba będzie teraz zagrać, przedmiot jakiś tam, w sumie nawet nie pamiętam jaki. Ale jakiś tam jest do zrobienia de czysto na Isaacu. Chyba, że ja zrobiłem to. Nie, czekaj, ja zrobiłem już na Isaacu de czysto. Tylko zwykłego, nie hard moda. A, dobra. Czyli nie zrobimy za dużo osiągnięć w sumie. Na to wygląda. Bo jest zaledwie jedno, ale czy mnie to się przejmuje? Nie aż tak. A, liczyłem, że tam jest sekret. To chyba bardziej wolę, bo dzięki temu będę miał więcej bomb. Bomby się mi przydadzą. Ale jak wiemy, trinkety, które zwiększają szanse na wystąpienie jakichś przedmiotów pomniejszych, rzadko kiedy działają tak jak się chce. Zresztą będę musiał się pozbyć w którejś chwili tego przedmiotu. Bo jeszcze zaraz się okaże, że będę same bomby dostawał i nie będę miał na klucza albo coś w tym stylu. Albo serca też się przydadzą. Co to robi to ognisko? W ogóle szkoda, że te bomby nie mogą być od razu bombami. Bo wtedy jakby się pokazały między kamieniami, to mogłyby od razu wybuchnąć i więc zaoszczędzić czasu. Co to kurde jest? Nie mam pojęcia. Nakrętka jakaś? Co robiła nakrętka? Na końcu sobie chyba jeszcze przepatrzymy wszystkie trinkety, jakie nam się przewinęły w grze. Tak, żeby już mieć świadomość, co one w ogóle dawały. Bo przy niektórych to tak średnio ją miałem. Ale nie była ona tak bardzo potrzebna, bo często w trinketach, które nie dają za zbyt dobrych rzeczy, na których mogłoby zależeć, to w zamian są lepsze trinkety, które już się nosi o wiele częściej. No chociażby tam zwiększenie szybkości strzelania raz dwa, albo zwiększenie obrażeń, zwiększenie czegoś tam. O, a to fajny, śmieszny przedmiot, przelosujmy. Czekolada. Dobra, teraz mógłbym wziąć tego Brimstone'a nawet. Bo Brimstone plus czekolada to jest fajne combo bardzo. Tylko czy się trafi? Podobno obniżona szansa, niby. No i tak są te właśnie lepsze przedmioty, na których bardziej mi zależało. Polaroid. Po prostu nie ma co się uczyć innych trinketów, które nie wiadomo co dają i nie wiadomo czy w ogóle są potrzebne, skoro ma się już coś, co na pewno będzie się chciało nosić przez większość czasu. Ale to jest dużo kasy. Ale niewystarczająco, żeby chyba mi się chciało marnować bombę moją. Zwłaszcza, że bomba kosztuje 5 monet. Jest warta 5 monet. A to jest schowane tylko 4 po jednej i drugiej stronie. Już chyba wolałbym spróbować do ukrytego pomieszczenia się dostać. Co może być ciężkie. O, w ogóle nie zwróciłem uwagi, że to w sumie jest XL-ka. No tak, na początku dostałem Quest of Labyrinth, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Czyli tutaj będziemy mieli dwa pokoje z nagrodą. Osoby tu będziemy mieli. Jakieś głupoty? Nie. Ja żadnych głupot nie chcę. Ale całe szczęście będę w stanie to przelosować, już widzą. O cholera, i to chyba oznacza, że nie będziemy mieli możliwości, żeby dostać się do diabła. Ponieważ już straciłem czerwone serca. A tam niby miałem do podniesienia, ale to chyba nie czerwone, tylko niebieskie.
Dobra. Wiśniemy go największymi łzami, jak to możliwe. Fajne jest to w tej czekoladzie, że można ładować właśnie te łzy i nie wykorzystywać ich niepotrzebnie wcześniej, jeżeli się nie chce. A można sobie też, jak się chce, nawalać jak najszybciej. Dobra, jest kosteczka. No udwana. O kurczę, czy ja chcę tylko, że brak karmić. Dobrze się zastanawiam, czy to jeszcze nie może być pokój poświęceń. Kurczę, no nie poświęceń. Czegoś innego. Co będzie za ten przedmiot? Nic. Fajnie, cieszę się. Klątwy, no pokój klątwy. Jeżeli będzie pokój klątwy, to będę bardziej chciał chyba do niego wejść niż żebraka karmić. I przed bossem z pewnością weźmiemy sobie te serce dusz. Będzie się to na pewno opłacało. O! I jeszcze kolejny żebrak. Może nakarmię oba? Myślę, że to będzie warte. O! Bo tutaj nawalamy szybko, bo na ogniska nie działa zwiększenie obrażeń. I jest serce całe. Super. Już mamy pełne zdrowie. No dobrze, 7 monet mam. Czyli w sumie powinno na żebraka wystarczyć, żeby dał jakiś przedmiot. Tak mi się zdaje. Ojej. Spróbujmy. Jedna, druga, trzecia. O, dzięki za bombę. Czwarta, piąta, szósta. I jest zniżka. Trochę szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. To znaczy, że będę mógł mieć 5 bomb. Jak wejdę do sklepu, to może mi się bomba zwróci w sumie. Dobra, nakarmijmy żebraka. Może coś nam dać śmiesznego, fajnego. Albo i nie da. O ty kurde. Dobra, szybkie serce. O kurczę, pieczone, dobra. To gdzie w takim razie może być sekretne pomieszczenie? Zaryzykuję, że może tu? Może? A, nie chcesz tak. No to już się dowiedzieliśmy. Dużo. Tyle nakarmienia tego żebraka i teraz jest problem, bo nie ma zdrowia. A tak liczę na jakiś przedmiot. No tak, mógłbym jeszcze do sklepu nie wejść. A, dobra. W drodze powrotnej może się wejdzie. O, cholipka. O, cholera. Auć. Ale on strzela. Daleko. Oj. O, on nie strzela na daleko. Ale jaja. O kurczę, no jak już Eternale trafię na pierwszym piętrze, to chyba najgorsze co może być. Ale może się uda. Muszę tylko unikać tych głupich... Ała! No to chyba już przegrałem właśnie. Kurczę, a czekoladę miałem, no. Aha. Pokrytą. Aj, aj, aj. A było tak prosto, gdybym tego żebraka nie nakarmił. Dobra, 4 figur. Bombsar Kiss. A, aha. Health up, spoko. I range down. 4 całe piguły. I jeszcze kasa. Aha. Ta. O, dobra, chociaż serce. Kurczę, co tam się odwaliło? Najgorsze co można, to chyba trafić Eternala w pierwszym pomieszczeniu, takim, jeszcze takiego ciężkiego. No naprawdę. No, co my tu mamy? Co my tu mamy? Książkę od... od tarczy. Ponieważ i tak będę mógł tylko raz przelosować to wszystko, to zróbmy tak. Wezmę ten klucz, nie będę się zamieniał. Weźmy tu. Okej, nic tu nie ma. W porządku, nie szkodzi. Chociaż są piguły, ale nie dostałem wystarczająco kasy, ale nie szkodzi. Zobaczmy sobie z tym panem. Już jej od razu tarczy. O, elegancko. O, to ona nie będzie na zbyt długo dla mnie. Tak mi się zdaje. Oj, już się skończyła? Czy kończy? Ała, no dlaczego? Ojeju, ja nie powinienem się chować w ogóle w prawym rogu. Ała! Czemu ja dostaję co chwilę tymi obrażeniami? O cholera. Ten pień jest cięższy niż myślałem. Ale jaja. Ojej, teraz nie mam w ogóle gdzie uciec. O kurczę pieczone, ale to było bliskie. O.
A miałem to kupować. O, dobra, jednego Eternala mam ze sobą. Co tu jest ciekawego? Health up, dobra. Range up. To sobie zachowałem na potem. Tirza, kurde, same minusowe piguły, dlaczego? Jeszcze jakaś zamiana dziwna. Dobra, może dostanę tutaj jakiś przedmiot? No nie wiem. O kurczę. O kurczę. No dobra, idźmy dalej. Nie podoba mi się to, jak mało ma zdrowia. Może z ogniska dostaniemy znowu jakieś serducho. Oj, byłoby super. W takim stanie zdrowia to nie ma... nie ma żartów. Ała. No właśnie o tym. No i już sobie zrobiliśmy diabła w tym pomieszczeniu. O, dziękuję za serduszko. W ogóle już jest ten hazard w wyznańcie. Nie wiem, czy będę chciał tam wchodzić. Znaczy moglibyśmy tam w sumie wejść. Ale wątpię, że za dużo tam kasy wydał, tak szczerze. O, więcej kasy, dobrze. Co mamy tutaj? Super obrażonka. Fajnie, fajnie. Czy chcę wchodzić do księgarni? Kurczę, w księgarni są same książki. Na książkach mi chyba nie zależy za bardzo. Ale możemy jeszcze wyjść w sumie do kasyna. Może tam będzie coś leżało na podłodze fajnego. O, właśnie o tym mówiłem. I rozwalimy sobie od razu tą maszynę, bo może da trochę serca. A, kasy tylko. No cóż. Czy ja to w tej grze podnosiłem zniżkę, czy w innej? Kurde, poprzedniej. A w sklepie co będzie ciekawego? Akurat przedmiot na zniżce, fajny. Bardzo dobrze. Habitka. Fajnie, fajnie. I akurat mnie na serce nie stać. Ajajaj. A, dobra. I tak już nie ma szans. Tam, na diabła. No trudno. Zobaczmy co tam. To boss będzie? Okej. Okay. Przynajmniej nie przerobiony na Eternala. Chociaż akurat teraz bym już sobie z nim poradził. Kurczę pieczone, no. No ale tak, no pierwszy raz spotkać się z danym bossem to jest jednak ciężko. Za drugim razem byłby już prostszy. Ale przynajmniej mi się combo buduje dobre w miarę. Już same dobre przedmioty dostaję z tych treasure roomów znowu. W jakiś sposób. Auć. Chciałem właśnie coś innego zrobić, ale tak też może być. O, a szansa była taka wielka. Dobra, idziemy dalej. Co będzie w treasure roomie? Pierwszym w wszystkim brzegu. Więcej duszków. I dla mnie spoko. Jakbym go przelosował, to mogłoby być coś innego. To tak słabo. A tak to większe obrażenia łącznie. O kurczę, pieczone. Szybko robaka się pozbyć. Oj. O kurczę, to było bliskie całkiem. Ciekawe jak go pokonałem w ogóle. Takimi obrażeniami małymi. O kurczę, ten pan będzie wybuchał. Daleko. Dobra, to najpierw tego mniejszego pokonajmy. Skończmy się. A teraz na ciebie czas. O kurczę, o ile nie będę się chował za tymi głupimi kamieniami. O rany, będę się chował za tymi głupimi kamieniami. Dobra, ostatnią złą się udało go. Cały czas mam tą kostkę i cały czas jej nie wykorzystuję, no. Kiedy będzie taka okazja? Czy dopiero... Oj? Czy dopiero na... jakimś pokoju wyzwaniowym białym? Jakby się trafił, to by było całkiem spoko. Zwyczaj się trafia przynajmniej raz na grę. No. Wychyl się, wychyl. Akurat wszystkie duszki są wystawione. Oj, dobra. Dobrze. I po tobie zaraz będzie też... Co my tu mamy? Znowu księgarnia. Ha, po co mi? W ogóle chyba będę musiał w końcu, oj, użyć zamiany bomb na klucze. Bo nie mam w ogóle bomb, a klucze mam sporo. O, właśnie. Tylko czy teraz? Tak, wydaje mi się, że będę chciał tego zaraz użyć. Zróbmy tak, powiedzmy, że sekret będzie tutaj. To może się dostanę od razu do sklepu za darmo, jakby dał radę. Niestety nie. To może tutaj chociaż.
Okej, okay, polepszenie zdrowia. Bez sensu. Kurczę, jeszcze bardziej bez sensu przedmiot, no nie. Ale lipa. Zdrowie plus jeden to... A, co by to było? Bo mnie i tak zaczął z bardzo małym zdrowiem. Co by mało dało mi. Ale dobra, nie straciliśmy tu ani razu jeszcze zdrowia, więc jest duża szansa na... Ach, chciałem powiedzieć, że będzie duża szansa na Devil Diabła, ale no, właśnie widać, jaka ta szansa będzie duża. Będzie mizerna. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Wyleciał. O, rany, a tak bardzo było blisko, no nie. A tak było już blisko, żeby w ogóle nie dostać tych obrażeń. Kurczę, jaki jest sens? Jaki jest sens w ogóle mierzyć się z posem, jeżeli nie mogę wejść do specjalnego pomieszczenia, no? I nawet Jokera nie mogę dostać, no? Jasny pierun, a coraz więcej serc. I nic z tego. Aj, kurczę, no. Gdybym tylko miał jakieś dusze, ale nie mam nic. Nie mam tutaj nic. Mam tylko kartę jedną śmieszną. O Jezu, serio? O! Nie chcę tam iść. Pójdziemy tam może później. Gdybym tylko miał w serce dusz jedno, no. Czy było tak kozacko? Dobra, wychyl ten. Śmieszny promień. Tego przeciwnika też może uda się dostać HP upa, ale po co? Po co mi tyle zdrowia? Znaczy... No spoko, nie? Aha, i znowu mi się odnowiła kostka, którą nie mogę wykorzystać. O, w ogóle teraz zwróciłem uwagę, że na dobrą sprawę... Oj. Oj. Nie mam w ogóle wejścia do pokoju z nagrodą. Bo nie mam, kurde, kluczy. O, mam już klucz. To nieważne. Teraz tylko znaleźć. O, ty cholera. O, kurna, jeszcze lepiej. Dobra. O, rany, Julek. O, kurczę, pieczone. A! Umieraj. Zdychaj. Nie wiem, jak ja to wszystko uniknąłem. Aj. O, kurczę. No nie. Ale to jest wszystko... Ale to było wszystko bliskie. Ja pierdzielę. A, o, kurczę. Dobra. Ten gość się strzela dużo razy. Jeszcze zbliża się do mnie, cwaniaczek. Pokonajmy go szybko. Jak on strzelił tą łzą, że tak jakby dziwnie do mnie poleciała, co? Mało gościa. O, jest sklep. Okej, fajnie. Champion, Eternal i jeszcze ulepszona wersja. Idealnie. Idealnie po prostu. Kiedy ja kogoś zabiję stąd? Oj. Wydaje mi się, że najczęściej tego czempiona cisnę, niż Eternala czy kogoś innego. Recy, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Dobra, chyba nic ważnego. Dowracamy. Bomba za bombę. A, średnio, średnio. Kurczę, to naprawdę ten treasure room będzie akurat tam, gdzie nie chciałem iść. A może najpierw się zmierzmy z bossem? To chociaż będzie szansa na pokój z diabłem. I może będzie fajny przedmiot albo do przelosowania. Właściwie to będzie chyba lepsza opcja, żeby najpierw z bossem zwalczyć. Jak tak myślę. Sobie. A może do sklepu wejdziemy? Tylko wtedy nie będę miał w ogóle kluczy na... Ej. Nie będę miał kluczy na... Pokój z nagrodą. Więc nie wiem, czy to się opłaca. Może nie. Ale z drugiej strony miałbym lepsze szanse, żeby nie dostać obrażeń. Dobra. To jednak wchodzę do sklepu. Coś ciekawego, fajnego. O kurczę. O rany, to jest dobry przedmiot. O rany, Julek. Takie dobre przedmioty. Dobra, spróbujmy się dostać do pokoju sekretnego. No akurat tutaj dużo kasy. Dlaczego akurat zawsze muszą być te głupie maszynki, co nie dają nic? No na ten poziom już na pewno sobie kupiliśmy przedmiot za 15.
Nie, dobra, kupuję to. Będzie lepsze. Przynajmniej do trochę przetrwania na bossie. I może w końcu pójdziemy do diabła. A niby to się kiedyś tak mówiło, że w negatywnym kontekście, że idź do diabła. A teraz to w pozytywnym by było bardzo w znaczeniu. Także dziękuję wszystkim, którzy mi to życzą. Dobra, całe szczęście przeciwnik nie eternalowy. Znaczy, czy całe szczęście? Jego eternalowa wersja chyba nie jest za bardzo trudna. Znaczy, walczyliśmy z nią raz, z tego co pamiętam. Ona się wyróżnia głównie tym, że te purchawy robi eternalowe i strzela o wiele większym promieniem i chyba trochę szybciej. Ale wcale nie trudniej go uniknąć. Dobrze, w końcu coś. Samemu diabła. O retyn, daj spokój. Że ja mam wszystkie swoje serca poświęcić na kotka? Nie ma szans. Ale to sobie wezmę. A co sobie przelosuję? O! I to mi się podoba. To już mogę za kostkę wymienić. Rety, czy ja będę miał jakąkolwiek grę bez Gapispoła? Chyba już nie. A ten przedmiot parasekta, który wzięliśmy, on jest superancki. Chyba tak. Dosłownie każda łza, którą wystrzelimy, rozdziela się na jeszcze kolejne. Dzięki czemu... Oj, jest to bardzo mocne. Oj, proszę, pokonajcie jakieś gości. O, dobra. Tylko jedyny... No, jedyna rzecz, że musi to gdzieś trafić. Bo jak się rozbije o podłogę, no to... No, nie daje to nic. I to jest bardzo dobry przedmiot, jeżeli chodzi o walczenie z wieloma wrogami naraz. Bo dzięki temu... O kurczę, ale to było głupie. Bo dzięki temu... No, się rozdzielają te łzy na resztę wrogów, tak? W sensie. To ja to odwaliłem, że dostałem, naprawdę. O, właśnie. Walczenie z wieloma wrogami. W skrócie. Te muchy poszły bardzo szybko. A jeszcze mam te duszki cały czas pomagające. Ojojoj. Co tu mamy? O kurczę, jeszcze kolejny duszek pomagający. Szkoda tylko, że taki, który daje serca. To już tak średnio mi się przyda. O kurczę, pieczone. Mam nadzieję, że go się nie skręci w moją stronę. Chociaż ma plan chyba. Dobra. No wejdę tam, no. O nie, troll bomba. Czemu nie można w tej grze w ogóle wytrącić tej bomby, to ja nie wiem. A i straciliśmy zdrowie. Czy ja coś mogę zrobić w ogóle z tymi sercami jeszcze na tym poziomie? Wykorzystać je jakoś? Nie za bardzo. A jakbym się dostał tam, to bym zmarnował klucz. Więc też średnio. Dobra, chyba pójdziemy po prostu na kolejne piętro. Ale spoko, że się przelosowała inna rzecz Gapiego. Teraz będzie można być może zyskać coś dzięki temu. Jakąś formę gapiową. O, jedyny minus, że teraz Isaac nie ma swojej kości. Ale nie będę się przejmował tym. I tak, o kurczę, pieczone, ale go rozsidło. I tak te kości, o, przelosuję czasem na jeszcze gorszą rzecz na przykład, albo zniknie. A ta rzecz przynajmniej coś daje. O kurczę. To ja najpierw się może pozbędę tych panów zwykłych. O Jezu, jaka szansa była na tego przeźwinka. O Jezu, dobra. chcę pójść tam. O Red, jeszcze eternalowy ziomek z maską. O, moje strzelanie jest dobre na tych typów. Z tego co pamiętam. Chyba łatwiej się ich trafić w ten sposób, tak mi się wydaje. Ale ten eternal za mną lezie. O kurczę, co on zostawił ze sobą? Jakiś ślad dziwny. W ogóle ja powinienem przelosować sobie, znaczy przekonwertować zdrowie. Bo w sumie to mam trochę dużo tych kontejnerów. A przydała mi się jakieś serce dusz na ochronę. A może też się nie opłaca, aż tak... Kurde, on zaczyna strzelać jakimiś łzami w moją stronę. Co z nim jest nie tak? Oj rany, co? Że co? Co to za żarty? Dobra, czy mogę wejść tam? Ojajaj. I znowu sobie zmarnowałem szansę, no. Zwykła skrzynka, no dobrze.
Ale jestem zmordowany, złą szansę. Ale tak szczerze, to nie obchodzi mnie to. Bo tak naprawdę to, no co? I tak w każdej chwili mogę sobie przemielić swoje zdrowie na serca dusz. Więc to chyba nie jest aż tak bardzo ważne, żeby to od razu zrobić, nie? A szansa na diabła. Mówi się trudno. A pokonajmy tego przeciwnika szybko. Bo ja tu byłem tylko po skrzynie na parę przedmiotów. Walczyć mi nie zależało, już tak? Więcej wrogów, o tak. Przynajmniej nie wersje eternalowe, które mają jakąkolwiek szansę, żeby wydrobić te serca. Zaczyna się zastanawiać, czy jednak nie mają na to szansy, tylko jakieś te lepsze wersje. To klucze. Całe szczęście moje duszyczki coś tam też dają. Coś tam robią. O, dobra, jeden pokonany. Najgorszy. Oj, 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 pan się obrócił. Dobra, i jeszcze od tych paru. Elegancko. No dobra, gdzie to będzie sekret? A właśnie, defsy bez obrażeń znowu zdechły mi. Trudno. O, rety, ten pan chyba nie umie stawiać tych bomb. Nie wie, na czym polega gra Bombermana i stawia sam pod siebie te bomby. Biedak, biedak, biedak. Dobra, po tobie, ziomek. Dziękuję za dwie bombki. O, i serduszko. Kurczę, jakby był to jakiś dozownik serc albo żebrak sercowy. Trochę go nakarmiłem w jednej z poprzednich gier i tak średnio wyszło. No dlaczego? O ty kurde. A trzeba było ich wszystkich na początku zmniejszyć dosyć mocno. A dobra, teraz te zdrowia i tak mi nie będą nic robić, bo na całym poziomie mam pełno serc, a jeszcze cały czas mam tą kartę. Która za chwilę stanie się bezużyteczna, jak tylko... Oj. Ała! Jak tylko, no... będę miał same dusze. Mam same serce dusz. Ile ja razy dostałem obrażenia od tych panów? Chyba sporo. Dobra, ginni. Oczywiście Eternalca sobie zostawimy na koniec. O kurczę. On strzela naprawdę czasem. Ale to jest głupie. On cały czas zmienia kierunki, zauważyłem. Cwaniaczek. No, dosięgnę go tam. Z ręką sprawiedliwości. Ojeju. Trochę to brzmi, jakby jakiś dźwięk wydawał. Dzwoneczka, jak się do niego strzela. Ciekawe. Jest jakaś pigułka. Ała, dlaczego ja ją podniosłem akurat teraz? O, Boss of Steel. Nie wiem, czy Boss of Steel akurat dobra. Ale mamy sklep. Sklep jest spoko. Tylko może uda się do niego dostać trochę w inny sposób. Mniej konwencjonalny. No nie, chcesz tak. W ogóle ile ja mam bomb? Skąd? Skąd tak dużo bomb wyczesałem? O kurczę. Nie, dobra, bardziej chcę do treżurma. Kolejny przedmiot tego, ekstra. To jeszcze tylko jeden. Jeszcze tylko jeden. I co teraz? O rety, tutaj by się naprawdę przydało to kasyno. A żeby się dostać tam, gdzie chcą. O rany, nie dość, że jeszcze ulepszona wersja, to jeszcze ten nalowa. Co? Ej, co? Przypaliło mnie? Gdyż ja tylko obok tego przeszedłem. Nie wchodziłem w to ognisko. O co to biega? Ale jaja. Niech one wejdą w ogóle w to ognisko, te frajery. To się same zabiją, czy coś. Ten gość jest ciężki, koliwka. O, i też zostawiał krew po sobie. Ale chyba nie strzela, chyba jeszcze ani razu nie strzeli w moją stronę. Jak się wydaje. Więc spoko. O, zaczyna strzelać, dobra. Ała! Jakim cudem ja dostałem? W jaki sposób on strzelił tak idealnie we mnie? Wydaje mi się, że on zawsze strzela w kierunku mniej więcej, w którym idzie. O, właśnie. Więc trzeba po prostu być na dystans jego. Ten gość jest zbyt długi, nie podoba mi się to. Zasadzę na niego pułapkę. O, nie przyjdzie tutaj. Cwaniak. Ale sobie przynajmniej odkryliśmy sekret. Dobra, uda się. Kolejny kluczyk, ekstra. I 15 monet. Więc będzie można do sklepu wleść. Albo otworzyć sobie
skrzynkę. Nie wiem, co chcę bardziej. Ha. Kurczę, co ja chcę bardziej? Wejść do sklepu czy otworzyć skrzynkę? Mam tak dużo kasy. Dobra, spróbuję wejść do sklepu. Może się uda. O, właśnie, klucz kupić. Na tym mi zależało, to była jedna z moich celów. I kompasik. I na serduchu mnie stać. Bardzo fajnie. Dobra, to teraz idziemy odwrócić tą skrzynię. Chyba, że jak będzie tutaj jakiś pokój tych... No. Znów, nie poświęceń, tylko... Zagłady. Popędania. Ale chyba nie będzie już. O rany, znowu ten przyćmik i jeszcze na jakiej mapce? Jeszcze na jakim poziomie, piętrze? Jak ja tu uniknę tych wszystkich panów? O kurczę. O rety, to było dosyć bliskie. Wydaje mi się w ogóle, jakby on się do mnie zbliżał, cwaniak. Czasem chodzi w moją stronę. Dobra, ciebie szybko się pozbędziemy. Trzeba za nim chodzić, ale z drugiej strony to nie pozwala sobie za nim chodzić gość. Dobra, elegancko. Właśnie, bo na nich był sposób, że jak chodzili przy ścianie, to można było w nich nawalać po prostu w ścianę. To stąd pamiętałem, że jest na nich sztuczka. Dobra, kleszcze rzecz jasna nie bierzemy, bo potem nie zmienimy na polaroida jak trzeba będzie. Więc tak sobie. Tam widzę, już strzelał we mnie, więc od razu uniknąłem. Jeszcze tylko jeden przedmiot gapiego. Na jakim by mi zależało? Chyba najbardziej by mi zależało w sumie na ogonku jego. Bo 9 żyć. Znaczy w sumie 9 żyć już nie będzie miało większego znaczenia, jeżeli sobie przemielę wszystko na serca dusz. No w sumie nie będzie miało znaczenia. Dobra, to byle po prostu jakikolwiek przedmiot, nie? Auć. Nie wiem, jak tego wszystkiego unikałem. Kwestia szczęścia. Ała. A ci kurde. No, strzelaj sobie. Paniak już nie strzelił. Bo jest zbyt szybki. Jak te muchy będą latać? Gdzieś w tą stronę chyba. Dobra, teraz ta tutaj. Okej. Okay. Jak dobrze wiedzieć, że te muchy zawsze tak samo latają. Mógłbym wziąć to serce, ale mi się nie chce. Chodźmy dalej. I takie zaraz przemielę, bardzo możliwe. O! Weź wrzuć bomby, to by nie musiał ich marnować. To by było super, ała. Nie, nie, nie. Ja nie chcę, żebyś korzystał ze strzelania, tylko przywołaj bomby, bomby przywołaj. O, dobrze. Jak przesunąłem jeszcze. Dobra, teraz możesz szarżować, ile tam wlezie ci. Nie ma to już dla mnie znaczenia, haha. Szarżuj sobie z dróg. Ale dużo mam strzelania. Wszystkie duszki mi pomagają. O, on jest szybki. On jest szybszy ode mnie, nie podoba się mnie to. Ajajajajaj. Szybko, tak blisko, tak blisko. Dobrze, no jak to bez diabła? Jak to bez diabła? A no tak, bo chyba straciłem też serca. Dobrze, to kolejne piętro. Tyle mi serc. O, właśnie, kompas mam. I to jest fajne pomieszczenie. O kurna, nie, teleport. Ała. Auć. Ta maska będzie mnie tak cisnąć przez cały czas? Auć. Nie, ja nie chcę stracić... Ja nie chcę stracić całego czerwonego serca, dajcie spokój. No i akurat teraz tego użyłem... A, no dobra. Warto było jednak. Proszę. No co? Co mnie niby... Przecież to nawet nie strzeliło. Nie byłem ani przy masce, ani nie strzeliłem. Oddechal. Dobra, opasało się jednak z tego. Kurde, pieczone. Dobra, zmarnujemy całe nasze zdrowie, żeby już dostać kartę. Wykorzystać ją znaczy. Aha, dobra. Takie sobie, to chyba. Skorzystamy z tego później. No, trochę. Kurczę, i mam kasę, i tu jest wszystko. Wszystkie pomieszczenia fajne tutaj są. O rany, znowu nie uniknę tego. No wiedziałem. Właściwie to ma to w dupie. Już trudno, że stracę zdrowie. Tylko nie chcę go stracić za dużo, no dajcie spokój. Dobra, jeden rozwalony, pięknie. Rany, to strzela potrójnie, to już wiem, dlaczego tak ciężko mi było przy tym. Wszystko jasne.
Dobra, szybko rozwalić te serce ostatnie. O kurczę, dobra, biorę to. Teraz idziemy do pokoju tamtego. Ponieważ trzeba będzie trochę się ze zdrowiem zjechać. W jakiej to kolejności teraz zrobić? W jakiejś tam? Byłoby dobrej. Czy ja mogę pokonać chociaż jednego gościa? Dzięki. To zaprawie mnie dosięgnęła. Pięknie. Czy chcę podnosić to serce? Mógłbym. Nie ma to znaczenia, bo i tak będę... Znaczy w sumie ma znaczenie. Ale nie ma znaczenia dużego bardzo. Gdzie ten sklep będzie? Ja pierdzielę. On chyba tam jest schowany za bossem w ogóle daleko. O kurczę. To może akurat tam pójdziemy na ostatnie? No. Wzmocnijmy się najpierw. I poszukajmy może sekretnego pomieszczenia. Skoro ma tak dużo bomb. O. Czy żeby był akurat przy sekrecie, kiedy tego chcą? Czy będę mógł wykorzystać bomby, żeby się tam dostać? Dokładnie tak. O, jeszcze lepsza maszyna. Ale ponieważ i tak będę chciał trochę stracić, to może dostaniemy chociaż coś z tej maszyny, jak już tu jestem. Jakąś jedną rzecz być może. Jakieś cokolwiek być może. No, to co maszyną jest, nie tak? Aha. Elfab, okej. Okay. W sumie opłacało się. Bo to tak jakbym dostał 4 dosłownie serca. O, paniczne bączki. Czyli taki bezużyteczny przedmiot. Ała. Bo on działa tylko jak dostaje obrażenia, więc beznadziejny jest. Oczywiście, że musiałem dostać to obrażenia. Ale nie ma to znaczenia, bo i tak będę musiał zjechać sobie zdrowie. I zrobię to za pomocą przedmiotu. I to nie jest za pomocą ręki Gopiego. O kurczę. O kurczę. Ojej, a paniczne bączki. Ajaj. O kurde. No chyba jednak za pomocą tego przedmiotu. Aj, myślałem... A liczyłem na to, że jeszcze może uda się wejść tam jakoś normalnie. Oj, oj, oj. O, otwarte, dobra. Dzień dobry. Zwiększenie szybkości, w porządku. Może być. O, tam jest eternalowy fryer. Zaraz wyrośnie na muchę, trzeba się tego pozbyć szybko. Szybko, szybko. O, dobrze. A, monetę zebrałem, ale to było bliskie całkiem. Jeszcze trochę bym wlazł w to zielone i dostał obrażenia. Dobrze, rozdzielane łzy. O kurczę, było blisko. O, też chyba potrafi eternalowych przeciwników tutaj wydalić z siebie. Więc trzeba uważać. Dobra, pierwszy pokonany. O, pip. Zapomniałem. O kurczę, że ty możesz tutaj wyleść. Dobra, jak najwięcej łez, strzelanie. Szybko, szybko. O dziwo, ta rzecz gapiowa się ładuje cały czas. O kurna, ja nie wiedziałem, że on tu już wydalił to oczko. Coś dostanę z ciebie? Serce tylko, też ujdzie. Co teraz zrobić? Nekropolis dwójka, czyli to już będzie matka. Wrócimy do standardu może w ostatnim momencie. Pójdźmy najpierw do sklepu, który będzie jakoś dziwnie schowany chyba. O rany Julek. O rany, to za mną lata tak bardzo. Ale czasami nie ma zasięgu, dobra. Aha. Ja już się nauczyłem tego chyba unikać. Przynajmniej w otwartej przestrzeni, a nie jak jest pełno spadków i upadków. I tego typu. Czy ja mogę się ich pozbyć zanim oni do mnie podejdą? Ojeju. O kurczę, to było tak bliskie. Ale dobra, było to możliwe. Żeby uniknąć obrażeń tak blisko. Oj, bomba. Dobrze, rozwaliła trochę pajęczyn, to będzie szybciej przejść. Znowu ten gość. Dopiero co z nim walczyłem, no. Pewno tutaj jest robaków w tych nekropolisach normalnie. Dobra, zmykaj. Gościu.
O. Strasznie dużo tych robali. Ojej, jakoś nie mogłem, o, sterować. Tak dużo strzelam w tego gościa, że aż go na w ogóle inne miejsce przesunąłem. Te ostre pułapki wolę uniknąć. O kurna mać, o ty cholero. A ja liczyłem, żeby coś kupić fajnego, no. Chociaż i tak nie miałem kasy, w sumie teraz to zauważyłem. Teraz już ma kasę. No to co, idziemy w takim razie robić duży hazard. Musiałem wznowić, bo to co tutaj się rozpierdziela, to... Widzicie te łzy, które tutaj są? Ja ciekawy, czy uniknę w ogóle kolejny cios tego przeciwnika dziwnego. Jaki on jest w ogóle popierdzielony, nie? Jeszcze... Tak bardzo przeszkadzają te... kolce. O, dobra. Ale Eternal przynajmniej z niego wypadł. Taki plusik. W ogóle WTF, teraz zauważyłem, że... To ostrze jest Eternalowe. Jak ono działa? Takie porąbane. Ale jaja. Nie spodziewałem się. Ech, hazard niezbyt wyszedł, niestety. Nie dostałem nic fajnego. Wszystkie maszynki poumierały dosyć szybko. Więc trzeba zmierzyć się teraz z matką. I fajnie by było, jakby mógł po nim mieć diabła, bo... No, z tymi sercami... To naprawdę... O kurczę, tam jest małe monstro. On jest niefajny bardzo. A, łauć! Dobra, całe szczęście mam cały czas. Kropispa. Rany, kolejne małe monstro, co? Które jednak szybko dosyć zginął, ciekawe. Czemu? Ej, oj, oj. Ciekawe jak to jest, że tak szybko czasem umierają. Przeciwnicy. Dobra. Też się matka nie jest zbyt długim przeciwnikiem. Chyba, że no właśnie jakiś głupich, dziwnych przeciwników bardzo ciężkich wysyła na mnie. Małego monstro. I chyba ma troszeczkę może więcej zdrowia. No dobra, wezmę to. Oho. Wezmę to i to i to. I oczywiście diabła nie ma. I oczywiście mam gówniany przedmiot. Bo Crystal Skull nie jest fajny. W żadnym wypadku. Niedobrze. I jeszcze teraz będę musiał jakoś... O kurczę. I jeszcze teraz będę musiał jakoś się dostać... do pokoju... tamtego śmiesznego. Kurczę, nie ma za bardzo życia na to. Aj. Tak sobie... Dobra, w dół. Oj. Oj, wiedziałem, że dostanę tutaj, bo tego się nie dało dostać. Dobra, dostałem jednak czerwone serce obrażeń. Kurde. Co za głupota. Ja tego diabła to naprawdę nie będę miał nigdy. Ojeju, dlaczego? Głupie mózgi. Emperor. Okej. Czy ja chcę z tego w ogóle od razu korzystać, czy zostawię sobie to na później? Ojej, ten cursor jest w ogóle w inną stronę, ale słabo. Szkoda. Dobra, zostawiam sobie Emperora na kiedy indziej. Ale trzeba było się jednak do tego nie zbliżać. Szybko, pokonajcie tego gościa, zanim on więcej tych panów małych wydali. Ojej, znowu to zrobił. A. Całe szczęście ci Eternalowi przeciwnicy nie zadają więcej obrażeń. Zadają dosyć normalną ich ilość. Kurczę, jak ja mam mało zdrowia, przecież ja pod koniec... Znaczy ja w łąbie już miałem tyle zdrowia na wcześniejszych postaciach, a na Izaku to co? Nic. Nowa skrzynia fajna. Oj, oj, oj. O kurczę, warto było. I nawet nie straciłem zdrowia chyba jeszcze. O kurczę, dobra, było blisko. Kurczę, no kusi do tamtego pokoju, no. Ale to może po bossie? Może po bossie dopiero. Na wszelki wypadek. Śmierć. O ja pier. Eternalowa wersja. No, może nie będzie tak źle.
byle tylko jak najszybciej go załatwić, prawda? I będzie wszystko tacy, prawda? Trochę nas tylko spowalnia. Nic gorszego. Ojej! Ale to było bliskie. Dobra, teraz trzeba jego się pozbyć. O kurczę. Ała! Głupie gówno. Czy to będzie za mną latało tak w kółko cały czas? No dobrze. Dobra, nie było tak źle. No w końcu rzesz. Oj, nie powinienem tego podnosić tak w sumie. To później wezmę. Ostatni przedmiot Gapiego. Ale ja będę miał mało serc. Ale go wezmę. Ha! Co? To ja nawet już nie wejdę tam. Ups. Oj, oj, oj. No ma 7 kluczy. Czy coś tu będzie? No tak, oczywiście, że dwa te same niepotrzebne przedmioty. Nie mam w ogóle kasy na hazard. Nic nie mam praktycznie. Jedyne co mam to Gapiego. I sklep. Ojej, ojej. O kurczę. Strasznie głupia sytuacja. Dobra, spróbuję powalczyć z wrogami, może trochę, a może nie. O rety, dlaczego, za co? Ja powinienem był o wiele szybciej najpierw użyć tego kota, a dopiero potem wejść do bossa. Dobra, teraz byle go pokonać. Może się uda. Jak się nie uda, to będzie słabo strasznie. Ała! Rany, jak to zadaje dużo obrażeń, no. Czemu mam wrażenie, jakby ten kot mi nic nie dawał? Oj, oj, oj. Czy ja mogę tego gościa pokonać? Czy ja mogę jakiegokolwiek z tych wrogów... Dobra. Jeden się zabił chyba. Albo nie. Dobra, matka pokonana. O, rany Julek. Czy mi się opłaca w ogóle zwiedzać to pomieszczenie dalej? Ha! Dyskusyjne. Ale chyba średnio. Nie, dobra, idźmy dalej. O rany, takie słabe combo, a i tak cisnę. Ej, niedobrze. Na co ja teraz powinienem liczyć? Na cud chyba. Dobra, może wykorzystam w sumie to. Szkoda, że teraz dopiero sobie zdałem z tego sprawę. Ale okej. Nie straciłem zdrowia, więc wszystko git. Teraz będzie od góry. Okej, na dół. I teraz góra. I teraz środek. Dobra, zniszczone, ekstra. O, ja pierdzielę. Ale to będzie ciężkie. O kurczę. Chciałem pomiędzy nimi przejść. Coś nie wyszło prawie. Szybko najpierw te gisze. Dobrze, teraz te wybuchające. Pięknie. Dzięki Meat Boy, pomagasz mi w końcu. I czy to będzie sekret? Dobra. Teraz dopiero by ten grzyb wziął. Dwa życia. Spoko. Co to za karta? Teleport. Taki sobie. Dlaczego akurat w moją stronę to wlazło? No akurat w lewo musiało polecieć. Ja pierdzielę, jak ja nie mam w ogóle z życia. Ciekawe czy z Isaaciem w ogóle wygram, a co dopiero z Blue Boyem. Ja będę musiał mieć jakieś dobre przedmioty bardzo, bo jak nie to będzie bardzo źle. Bardzo, bardzo będzie źle. Dobra, wszystkie muchy na nich polecia. Dziękuję za serce dodatkowe. No cóż, ała, widziałem. Dlaczego ja nie mogę tego po prostu uniknąć, no. Ja pierdzielę, jakie mało obrażeń robię. Ała, ale dostałem. Coś mi się wydaje, że ta gra jednak będzie przegrana. Mimo Gapiego, mimo tego całego kombosu. I tak to się nie uda. Wow. A poprzednie postacie były takie banalne. A ta jest z kolei zupełnie zbyt słaba, żeby to cokolwiek robić. Jeszcze mam curse skala, więc jak stracę jeszcze jedno życie, to mnie teleport. Czy ja mogę mu coś robić więcej tych obrażeń? Meat Boy. Meat Boy, błagam, pomóż.
Ktoś jest tak blisko, żeby to zrobić. Ale coś mi się wydaje, że chyba może być przegranka. O rety, jeszcze te mniejsze łzy cały czas latają. Co ledwo je widzę. O kurde. O Jezu, tak blisko. Jeszcze mały frajer. O kurde. Mały frajer. Ja pierdzielę, jak to było bliskie cholernie. O, ja pierdzielę. Rany. Coraz bardziej tylko przedłużam, żeby pewnie na końcu dostać same gówno. Serio. Naprawdę sam szajs. Musiałem dostać. Dobra, zobaczmy sobie z minibossem. Chociaż czy chcę. Jak to będzie wersja eternalowa? Tak średnio. Może nie chcę walczyć z nim. Rany, za jakie grzechy dwie eternalowe wersje. Powaliło was. Dlaczego moja postać nie chodzi jakoś tak normalnie, tylko dziwnie bardzo chodzi? A z której strony wylezie? Dobra. Czy Super Midboy może tam coś robić? O, dobra, kolejne bomby. A tak blisko, ta bomba jest. O nie! Teraz będzie latać... O, rany będą latać wszędzie. Jak ja to zrobiłem bez pracy? A no widziałem, że coś mnie trafi, jakiś mały debil. Mam tarczę. Eternalowe serce. Zbieraj je później. Dobra, to w sumie chcę zawalczyć z tym gościem. A, zwykły, okej. Okay. A, też spoko. Może się uda, żeby coś dobrego z niego dostać. Tak szczerze, to ponieważ mam aż dwa życia, to chyba spróbuję zwiedzić całe to piętro. No, w sumie tak, będę chciał zwiedzić całe to piętro. Mam aż dwa odnowy, dwie odnowy, więc spoko. Mogę sobie pozwolić, żeby pozwiedzać trochę. Może zgarniemy jakieś skrzynie, fajne przedmioty, albo nie. Rany, dlaczego ja nigdy nie mogę mieć chociaż troszeczkę czasu, żeby tego uniknąć? Tak chociaż naprawdę troszeczkę. Dobra, będzie drugie serce eternalowe, więc spoko. Oj. Podniesiemy je trochę później może. Nie no, później je chcę podnieść. Dlaczego do cholery i pierdzielonej ta bomba tak długo wybucha i dlaczego ja nie mam w ogóle zdrowia na start? Co? O, mam wersję eternalową, ale mnie to cieszy. Nie mam szans, żeby pokonać Bobiego. No dlaczego akurat te oczy musiały w moją stronę? Akurat musiały naprawdę w moją stronę. Przecież to nie ma sensu kompletnie. Szybko pokonaj go. Oj, ja mam jeszcze tak malutkie obrażenia. Czemu to nie dało serca Eternalca? O, ja pier... No, fajnie, fajnie. Ech. Nie mam szans już tego zwyciężyć. Ale ponieważ zeszliśmy się tak daleko, to chyba nie będę mu pokazywał całego dojścia tutaj na nowo. Nie będzie po co zwyczajnie. Właściwie, skoro mam aż 19 bomb, to spróbujmy poszukać super sekretnego pomieszczenia. Może uratuje nam dupsko jeszcze. Dobra, tutaj nie będzie. A to może tu na dole? O! No, ale przynajmniej osiągnęliśmy stan Eternala. Tylko co on nam daje? Zazwyczaj miałem na koniec tak dużo serca, a teraz mam ich tak mało. O! Jeszcze fajniej. O kurczę, pieczone. Aha, dlaczego to zmieniło w ogóle kierunek w moją stronę? Co? Jakie to zupełnie bez sensu. Dobra, no replay. No Isaac. Ciśniemy. Zupełnie nie pamiętam, co robi ten przedmiot. A, dobra. Całkiem spoko. Duszek, który będzie dużo zadawał, tak jak ja. Bossów eternalowych zostawię tylko. Czyli tego skur... I jeszcze ma tak mało zdrowia, nie? No dobrze. Ale może... Ała. Może przynajmniej coś ten duszek mi będzie pomagał. Chociaż troszeczkę mi się powątpiewa.
Rety, ale że musi on te eternale same robić. Chociaż nie, to nie są eternale wersje tych przeciwników. Bo one nie zadają wcale tak dużo w sumie. Okej? Znaczy nie strzelają tak typowo na eternalnie. Ja chcę się najpierw pozbyć tych muszek. Dobra, dzięki. Aj. Dobra, tym razem już umiem z tobą walczyć, chyba. Więc może się uda zwyciężyć. Może się uda zwyciężyć. Dobra, jego druga faza jest jeszcze prostsza od pierwszej. Mimo tego, że niby więcej strzela. No i o to chodziło cały czas w tej grze. Dziękuję bardzo. Dobra, czas na kolejnego Eternalca. I jakimś cudem zdobyłem przedmioty gapiowe, więc mam dużo much. Niestety mam bardzo słabe strzały. Bardzo, bardzo słabe strzały mam niestety. Ja, bo dostałem jakąś gumianą pigułę, czy w sumie parę gumianych piguł. No i tak się złożyło, że teraz jest totalnie beznadzieja. Ale przynajmniej idzie jakoś to. Znaczy drugi boss też będzie Eternalca? Nie, zwykły. Dobra. O, judaszowy język. Ciekawe, czy mi cokolwiek daje. Sprawdźmy to na jakimś pomieszczeniu. No, to ten. No, sobie stoję, sobie strzelam. Znaczy dobrze, wydaje mi się, że chyba kiedyś czytałem opis judaszowego języka kątem oka. Ale czy ja coś z tego pamiętam? Znaczy, wydaje mi się, że chyba judaszowy język podnosi statystyki niby, o tam troszkę. Ale jakie to są statystyki, nie mam dla tego pojęcia. Niestety. No. Ale no spoko, nie? Trochę sobie wytrzymam ten język przy sobie i może coś z tego dobrego wyniknie. Albo i nie, wolę to. O, a wiedzieliście, że te strzelające też może być Eternal? Beka. O, mogę sobie nafarmić much na tym. Tylko, że one od razu lecą tam. I no, tracę je. No, bez sensu. W ogóle wydaje mi się, że ten duszek, który strzela, co jest po drugiej stronie, to on też mi daje trochę tych much. On jest sporą mańcem. Tego eternalowego przeciwnika też będziemy widzieć pierwszy raz. To jest taka witka, która jest trochę okiem. A, bo ja jej już to oko zabrałem. Dobra, to wszystko jasne. Przepraszam, ale normalnie wyglądała tak jak taka zwykła z okiem, tylko cała biała. Okej, czas na walkę z mamuśką. Czy znowu wydali dużo monstrów? Czy nie zdąży, bo ma takie obrażenia, że w końcu nie żałuję, że gram tą postacią. O kurczę, pięknie te muchy latają. I w końcu się robią faktycznie. Nie wiem czemu te wcześniejsze muchy mają mało co robiły, może dlatego, że teraz tak szybko strzelam. I mam w miarę dobre obrażenia. Nie wiem. Ale dobrze mieć jest jak najwięcej po prostu tego i wszystkiego, i tego wszystkiego. W końcu jakieś dobre przedmioty po całej jednej grze. Ale mnie to zadowala i tak. No dobra, w końcu czas na matkę i tym razem mam znacznie więcej serc, więc super. Najpierw trzeba się pozbyć tych oczu, które no wyjątkowo teraz proste były. No. I takie kombo chciałem od samego początku, kurczę. Tak to można grać. Oj, oj, oj. Ten gość strzela strasznie wiele razy. Więc trzeba unikać. Trzeba, łatwo. Nie, łatwo. Trzeba się starać. Ale fajnie, że mi pomaga jeszcze ten duszek po drugiej stronie. Przynajmniej on czasem trafia, jeżeli ja nie. I często jest tak, że on strzela w to samo co ja, ironicznie. O kurczę, jeszcze trochę i bym prawie wlazł do czołu. Ale bym to zrąbał to mocno. Czy takim dobrym kombie do czołu? Nie, nie, nie. Do katedry. O kurczę. Dwóch eternalowych bossów z depsów, nie? Nawet nie wiem jak one działają, bo nie walczyłem chyba z ich wersją eternalową nigdy. Nie przypominam sobie. Widzę, że spełnią małe robaczki. Niektóre aniołkowe, niektóre zwykłe. W sumie to łatwy przeciwnik dosyć. Przynajmniej teraz jak już jestem w katedrze. Zaraz.
No dobra, czas w takim razie zawalczyć z Isaaciem, z tymi wszystkimi kozackimi przedmiotami. Nie będę musiał do niego zbliżyć chyba niestety jednak. A może? Nie, dobra, troszkę mu tam robię tych obrażeń, nie muszę się zbliżyć do niego i tracić zdrowia. Spoko. Chociaż nie, ja mu robię bardzo mało. Chyba większość co robię to dzięki moim muchom. Ała, dobra, tarcza, więc szybko. Jak najwięcej więcej zrobić, póki szansa. Dobra, już. Spokojnie. Ale mu dużo zjechałem, a straciłem tylko jedno życie. Czy tylko jedno serducho. O. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No i z taką szybkością, z takimi łzami, to już jest fajna gra, a nie ciężka taka w cholerę. Ale tym razem nie mamy takiego kombosa totalnie. Chociaż... Nie, dobra. W tej grze to albo ma się... Oj, oj. Albo ma się kombo, że się nic nie robi zupełnie. Albo takie, że się rozpierdziela system. Dobra, i dziękuję za kolejne serducho. Oczywiście je przemielę. I dobra, chest po raz drugi. Na początku otwieramy wszystkie skrzynki, w których zupełnie nic fajnego nie ma. Kto by się spodziewał? Wydaje mi się, że będę chciał wejść do tego sekretnego pomieszczenia, ponieważ tam może jeszcze coś się być ciekawego. Taka szansa. Ale potem chyba od razu wykieruję się do bossa. Albo dla byki użyjemy sobie może karty teleportacyjnej. Oj, to bomba. One strasznie długo wybuchają. Jest to ciężko je uniknąć. Wyjątkowo. Dobra, zobaczmy co tu jest. O, większe bombki. Bosik. Mini. No, dopóki nie jest przy ścianie albo w kącie, to jest dosyć prosty. Można sobie go po prostu obkręcać i obkręcać. Dobra, gdzie my weźmie teleport? O, bliżej bossa, miło. No, w końcu the chest jakiś normalny, kurczę. I znowu z łapką kończę. No chyba nie będzie żadnej gry, że jej nie skończył z łapką w ręce, nie? Chyba nie ma na to szans. O, ten pan jest specjalny. Ciekawe, ciekawe. O kurczę, on strzela w ogóle. On rzuca bombami, które się do niego przyciągają. On jest łatwiejszy od tego zwykłego. Ale jaja. Jeszcze Eternala da? Może. O, elegancko. To w sumie w takiej sytuacji bym chciał może zawalczyć jeszcze, pozwietać trochę tego Dechesta? Żeby może to być drugie Eternalowe serce i zostać... O, właśnie o tym była mowa. O kurczę, czy ja tego uniknę? Jaki ten gościu jest szybki. Teraz dopiero jak jest powiększony, to widać jaki on obrzydliwy jest. Co to jest? Jakiś... Czy wystające, jakieś purchawy. O, już myślałem, że to stracę. Co to? Kolejny teleport? Ne. No, teleport no niepotrzebny. Będzie Eternoly? Będzie, super. Fajnie jest mieć postać Eternolową na koniec, jeszcze przed bossem. Dobra, zobaczmy sobie. Przytankuję, nie chcę mi się walczyć jakoś bardzo długo. Mam tyle życia, że mogę sobie pozwolić tak naprawdę. O, skąd dostałem tarczę, a nawet nie usłyszałem, że straciłem zdrowie, nie? Jeszcze go trochę tam obijemy. Nie no, pokonam go szybciej, nie stracę sobie zdrowia, raczej. Uiii, jeszcze Eternal zostawił po sobie. Eternal Isaac, niby najłatwiejsza postać, a jako jedyna wymagała ode mnie dwóch prób. Jeszcze sobie bomba wybuchła na koniec. O kurczę. Ale, no co, ważne, że się udało. Mogłoby być przecież takie, że jeszcze raz bym zginął albo coś. To jednak warto było zrobić sobie to kombos. Ten kombos z kotem. Było to bliskie śmierci. Ale się opłaciło w dalszym rozrachunku. Bez tych much byłoby oj ciężko. Więc. Czyli zostały nam już tylko dwie postacie. Ewa i ten drugi gość. O ja pier... No cóż, to będzie ciężkie. A jeszcze kurna niby 12 osiągnięć do zrobienia. Będę musiał to przeliczyć chyba drugi raz. No dobrze, dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki, na razie.